RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafeCard. Z kodem Edek 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Letho. Siemanko. Zagramy sobie Horsa, w którym mam nadzieję nie będę aż tak bardzo pogrążony, jak każdemu się wydaje. I wiecie co, chodźmy już na mapkę, może tam się dogra resztę. Pewnie większość z was wie, ale Letho to jest jeden z najlepszych freestylerów na świecie. Tutaj nawet titla widzicie z BMW. Tak, chciałem to powiedzieć właśnie po takim języku. No i chyba najlepszy w Polsce. Zobaczcie, jak uroczo tutaj wygląda. No i co, generalnie na szybko zasady Horsa chyba znacie. Wykonujemy jakieś zagranie, które skolujemy, jeżeli przeciwnik go nie powtórzy, to dostaje literę. Zbieramy 5 liter, no bo horse ma 5 liter. I jeszcze mamy tutaj tak ustalone, że na przykład jeżeli ja zdobędę literę na tym, że nie powtórzę poczwórnego flip reseta, to Letho nie może dać drugi raz dokładnie takiego samego zagrania. Czy to na przykład jak ja bym zrobił zadanie strzel Kuxir pincha i Letho by nie powtórzył, to nie mogę tego też dać drugi raz. Myślę, że taka uczciwa zasada. Możesz zacząć, możesz zaczynać. Tak? Dobra, tak. To po prostu pojedynczy flip reset. No ja najgorsze jest to, jak się na tym wywalisz. To jest wstyd wtedy. Nie, to jest typical taki gol. To jest typical, na którym się możesz wywalić na odcinku. Nie, ja się nie wywalam na takim czymś, nie ma szans. Ja mówię o sobie akurat teraz, że typowo na którym się mogę wywalić, ale może się uda nie wywalić tym razem. Ale myślę, że spodoba wam się to, bo wiadomo, że tutaj nie mam co raczej taki drewniak jak ja konkurować pod względem tego freestylu. To zobaczycie, jakie rzeczy będę kombinował. Mam nadzieję, że mi będzie kreatywnie. Dobra, pojedynczy reset i bez bounce'a. Okej. Nie no, mówiłem, to jest to, o czym mówiłem, no! No nie mogę, na odcinku zawsze tak to działa. No i się śmiejesz teraz ze mnie, cała Polska. Nawet montaż edytowania tobie nie pomoże. Jak to, czekaj, co ja powiedziałem? Że bez bounce'a miało być. Mam H. Chciałem powiedzieć magię montażu, a nie montaż edytowania. Dobra, mam dla siebie zadanie. Trzeba strzelić od bocznej ścianki, żeby wpadło do bramki. Po prostu. No i co jeszcze? No i tyle, no. Nic więcej, tak po prostu. A takie coś? Tak, no. Takie coś po prostu. Mam nadzieję, że tego nie powtórzysz. Ale nie wierzę, że miałem idealny setup i wszystko. Już taki zadowolony sobie leciłem przy tym resecie. I nagle przedobrzyłem, no. Ale przy tym flip resecie miałem wszystko idealnie i zepsułem. Proszę, wejdź. Kurde, wejdzie? Nie wejdzie! Mamy po jednej literze, mamy to, nie do zera. Jest. No dobra, powtarzaj. Ale reset nie, no. Musty. Słuchaj. No. Reset musty, kolejny reset. No, to bounce. Fajnie. O jest! Kończy. Mamy to! Dobra, wiesz co? Gol pomiędzy 40 i 45 na godzinę. Ciekawe. Ciekawe, czy pomiędzy 40 i 45 na godzinę. Ale z kick-offa. No z kick-offa powiedzmy, niech będzie. Whatever w sumie, ale może być z kick-offa. Ile to będzie leciało? 40-45 mówiłem. 40! Tak, to w ogóle ma sens, tak? To ma sens. No co, ja się bronię, ej. Ale musicie... Nie, no naprawdę. 2 na 2 mi wyszły takie głupie zadania. Nie, no to chyba też leciało bardzo podobnie. 35! No, co? Napisz sobie literę. Nie, ja ci teraz nie niszczę, don't care. Ale to jest piękne, że Letho tutaj mówi, no nagrajmy tego Horsa, w końcu widzowie chcieli. I tutaj taki Edek pajac wyskakuje z takimi zadaniami. Dobra, co tam robisz? Dobra, reset i Maktuf reset, ale 360, nie? Ale co to jest no bounce? Ja nawet nie wiem, co to jest. O nie no. No nie! Misnąłem, tak? No misnąłem. Jest! Dobra, to jest moja jedyna nadzieja, że będziesz misował to. Dobra, żeby nie było, że robię same frajerskie rzeczy, to Kuxir pinch. Może zbansować czy coś po prostu. No to proste. Kuxir... To może zmienię, jak to jest takie proste. Nie. Dobra. Nie no, dla widza daj Kuxira. Dobra, ja nie trafię tego jak nic. No i nie trafiłem. Totalnie no, zero. To samo. Pokaż dla widza, nie stresuj się jakby co. Nie stresujesz się. A ja to i tak powtórzę, więc nawet jak trafisz, to to nic nie da. Dobra, co to jest, ale... Dobra, nie będę relował tego jeszcze raz, przynajmniej teraz. Dobra, mam plan. Zrobiłem to już chyba w poprzednim Horsie. Gol z ziemi, 110 na godzinę ponad. Kurde, mam nadzieję, że zadziała, tak jak myślę. Nie zadziałało, nie, no masakra. Za bardzo mi uciekła piła. Za bardzo mi uciekła. Dobra, podwójny musty, no bounce. Okej. To przynajmniej wiem, o co chodzi. Wiem, co to jest. O kurde, już myślałem, że sfailowałeś, a ty tutaj stylowo to robisz. No jest balansior. Dobra. Dobra, to podwójny Mastiff. Powtarzam to zadanie. Ale to nie jest podwójny Musty, co? Co? Bo mi się jedło! Podwójny reset mi chodziło! Ej, serio! Ej, możemy to anulować? No shot się anulował, bo nie strzeliłeś. No nie mogę, ej, ja się pomyliłem! Ej, zbejtowałeś mnie, że podwójny Musty i maśle sobie, co ty robisz w ogóle. Dobra, no pecha masz. Nie, no debilem jestem, nie skumałem w ogóle. No, reset, turtle i po prostu Musty do bramki. Ej, no nie wierzę, że że pomyliłem nazwy. Nie no. Nie, no nie wierzę, jak się sfrajerzyłem przed chwilą, nieludzko. Ja już zadowolony, że siadło wszystko elegancko, wcześniej w ogóle nie skumałem, po co ty lecisz na jakieś Musty. Czekaj, to był reset? Żółw? Reset? Musty. Żółw. No. I no bounce. No, myślę, że sama żółw nie pogrąży, poczekaj, albo reset. Nie wiem. Okej. Nie, no jajco. Bouncer. Dobra, to ja muszę aktywować coś debilnego. Okej, mam plan. Chodź tutaj. No. Musisz lecieć na żółwiu z tego miejsca. Jak powiem start, po prostu wzdłuż linii, a ja ci muszę trafić piłką z kick-offa. Tak jakby. I to dobra. Jest zadanie. Dobra. To i tak wzdłuż prostej. No to start. Nie, no to było zbyt trudne ogólnie, ale popierdzielałeś na tym błyście, zapomniałem, że się tak szybko rozpędzasz. Ceiling, musty corner it i no bounce oczywiście. Całe szczęście nie trafisz, bo to by mnie pogrążyło. No nie trafię tego. No. Uff, dobrze, że przewidziałem. Nie dotknąłeś, nie? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Okej, no to flick za połowy bez bounce'a do bramki musi wlecieć. Obojętnie jaki. Obojętnie... O kurde, w sumie ty Musty'ego zrobisz. Dobra, obojętnie jaki. Ale musisz przestać dotykać piłkę, jak jesteś jeszcze przed połową, nie? No co, jak ja na tą bramkę strzelam, to sobie podjadę tam. Ja tego i tak pewnie nie zrobię, bo się wywalę, ale warto próbować. Okej. Kurde, średnio widać środek mapy na tej mapce ogólnie. O, dobra. Ale średnio widać przez tą taką podłogę, gdzie jest środek. Dobra, próbuj, wywal się. Może jakiś flick w poprzeczkę, najpotężniejszy Musty? No nie wiem. Tym twoim tutaj rogiem. Jednorożca. Aha, ciekawe. Udało się, a i tak za połowę wyleciałeś w ogóle. Idealnie się układa, baitowe strzały wlatują, ale no dalej nie wierzę, że pomyliłem Musty'ego z resetem. Podwójny reset po prostu, byle jaki. Dobra. No bounce. Kurde, z cornera. Czekaj, podwójny reset? To teraz już chyba serio skumałem, o co chodzi. Nie no, ja byłem przekonany, że się już nie masz szans, a ty prawie to jeszcze zrecoverowałeś. Dobra, to teraz podwójny reset ja robię, żeby nie było... No dobra. Teraz już wiem, co zadaję. I się wywalę, znając życie. Poczekaj. Jeden... Drugi... Dobra, nie wywaliłem się i zadałem podwójnego reseta, czyli to, co chciałem. A, to dawaj. To musi być stol, czy nie? Nie, nie musi, jakikolwiek. A jak ty najbardziej lubisz, czy tak po prostu chcesz urozmaicić? O, ty, maktufy to był chyba. No to powtórzone. To jest ten 360 maktów. Czekaj, muszę zobaczyć taki, w ogóle na replayu, co to jest. A jak to się robi? Och, ciężko wytłumaczyć. Dobra, to widzieliście generalnie, jak to wygląda przynajmniej. No to zadaj mi coś w końcu. Dobra. Reset. Żółwiu. Potem plan B, sidewall catch i po prostu do bramki walić tam. No zasada jest taka, że jak tobie nie wyjdzie, to przynajmniej nie powtarzam. Dobra, jest! Udało się. Ja to powtórzę potem, pamiętaj, mam jeszcze czas. Backflip nad bramkę, łapiesz piłkę, robisz backflipa nad drugą bramkę, łapiesz piłkę i strzelasz na kolejną bramkę. Co? Zobaczysz. Nad bramką backflip. W sensie nad bramkę, nad poprzeczkę, łapiesz, tutaj to samo. O, ciekawe. Tutaj to samo i wracasz tam. I strzelasz bramkę na kolej. A jajco, nie musisz strzelić, bo się zagadałem. Czemu mnie zagadujesz, jak robię strzała? Dobrze. No nie mogę, że musiałem tłumaczyć w trakcie i zapomniałem w ogóle o wszystkim. Najgorzej. Dobra. Reset, żółwiu, musty sidewall, no bounce. Albo nie, może bouncenąć. No nie, no dlaczego? No bo tak. Jako freestyler powinieneś się nie zadawać z bouncem. No ale ja jestem specjalny. Widzisz. Jest, udało się. Z kick-offa musisz strzelić tak jakby nad poprzeczkę przeciwnika i strzelić on gola tym samym, żeby piłka doleciała i wpadła do twojej bramy. Mam nadzieję, że dokopię, bo w sumie nie wiem. Chyba masz lepsze auto do tego. Oj, oj. O, to się wytnie. Ground pinch powyżej 140 na godzinę. Okej. Okay. Czy tam kilometrów na godzinę. A z rysuty czy bez? O, to chyba moim okiem eksperta nie leciało 140. No nie. Mam głupi pomysł zadać ground pinch pomiędzy 110 i 130. Ground pinch pomiędzy 110 i 130. Mhm. Nie wiem ile to leciało. Max 105? No nie, no masakra. A takie precyzy mogłem pomiędzy 100 i 100. A nie, no dobra, nie gadam jak mogłem. Wave dash na piłce i... Co? Nie wiem. No wave dash na piłce i kolejny reset, o. No coś nie no. No dobra, za nic. Jest! Jaki fart! Ja nie wiem czemu ty robisz rzeczy, o których nawet nie słyszałem, że się robi. To wracamy do Kuxir pincha. Dobra. Dobra, idealny setup, pik. Jestem frajerem największym, nie mogę. Dobra, powtórzę to tak samo. No nie no. Dlaczego zawsze na meczu, na przykład na tryhardzie, jakoś to się robi automatycznie i wchodzi, a tutaj nie ma szans? Nie mam pojęcia, mi to nie wchodzi. No i nie wchodzi, na szczęście. Ale ja nie wiem, na przykład na meczu to mi to prawie zawsze wchodzi, czy tam na free playe po prostu. Mi też, no masakra. Ej, autentycznie, weźcie na horsie. Na horsie jest takie upośledzenie, że ja pomyliłem reseta z Mastim. I to nawet nie jest stres, po prostu to jest unlock. Nie, no to jest, nie wiem, to jest taka presja, że masz jedną próbę, mi się wydaje. Dobra, powtórzmy to, że lecisz na żółwiu. Dobra, start. Jest! Ale fart! Proszę, nie trafia. Kurde, wiesz jaka jest mała szansa, że to będziesz miał wyczuty od razu? Mhm. Gola nie trafiłem, dobra, nie chce mi się grać. Dobra, to ja się ustawiam i czekam na komendę. Dobra. Ale pajac jest z tymi zadaniami. No. Ale mi się to podoba. Startuj. Czekaj sekundę jeszcze, bo nie byłem prosta. Powiedz start. No start. Dobra, nie wiem. Uderzyłeś tak jak ja za pierwszym razem. No bo ty to trenujesz, nie wiem, co w ogóle gościu robisz, jakieś gówno no, zdania, dobra. A ty mi dajesz maktofy, których ty nie trenujesz, nie? Dobra, backwards wave dash i po prostu do bramki. No i gówno, nie chce mi się grać. Dobra. Kurde, mogliśmy tego nie nagrywać, nie chce mi się grać. Oj tak, będzie tytuł Wkurzył się, czy coś takiego, w gwiazdkach. No, wkurzył się w gwiazdkach. Mhm. Dobra, to zakończmy to czymś skillowym. Bramka 110 plus z ziemi. To co wcześniej mi nie wyszło. Rozumiesz, to nie jest w ogóle skill. To się nie opiera na skillu. Jak to? Musisz mocno uderzyć piłkę. No właśnie. Po prostu tą piłkę uderzasz. No to jak to jest takie proste, no to powtórzysz przecież. 115, dobra, jest ponad 110. Nie no, chyba nie zakończysz odcinka i nie trafiłem tego, no nie, ale to... Nie. Proszę cię, nie strzelisz chyba w poprzeczkę albo na przykład w słupek. No nie gadaj. To było serio 110 plus? Teraz mam zagwozdkę, jak to nazwać. Kurde. No napisz to na czasie. Może dogrywka, co? Dobra, to jeszcze honorowe dwie dodatkowe litery mogą być. Do 2 liter pierwszych, tak jakby, żeby remis mógł być. Że możesz ty zdobyć literę i wtedy przegrywasz już. Dobra. Ale możesz to jeszcze zrecoverować. Podwójny reset na Mastifflika. No. Oj. Dobra, to podwójny reset na Mastifflika. Zobaczmy. No nie no, co? Nie mogę. Też poprzeczkę zasadziłem, ale... Po prostu Muri reset into... No nie no. Po prostu Muri. No nie no, jakiś tryharduje i daje rzeczy, co nawet nie wiem co to jest. No dobra. Dobra, jest. Muszę zobaczyć replay, patrzę. Łapiesz tutaj, jesteś tak jakby do góry nogami i robisz backflipa chyba. I łapiesz reseta. Możesz mi powiedzieć tylko, czy to był backflip? No. Okej. No nie no. Jak to powtórzę, widzowie? Nie, no nie powtórzę tego, ale jak... Nawet nie chcę mówić co ja, jeżeli powtórzę, bo nie ma szans raczej. Nigdy tego nie próbowałem. No, dobra, coś tam... Kuxir pinch? No, nie... Czekaj, ty w końcu zrobiłeś Kuxira, czy nie? Nie. No to ja zrobię teraz. Kuxir pinch. Proszę. Nie no, nie gadajcie, czemu na odcinku takim nigdy tu nie wejdzie? I będę jedyne rzeczy, co mi wyszły na tym odcinku, to kurde jakieś trafienie typa piłką. Nie no, niesamowite. Dobra, też Kuxir. No nie no, też nie wyjdzie, już to widzę. No ale... Idealnie. Kiedy na prawo leci? No nie wiem, mi to samo, albo za wysoko, albo na prawo. Dobra, wiedzę, że... W ogóle sensu nie ma. To będzie bez szacunku, ale double reset po prostu. Wiesz, że ci nie wyjdzie, jak mi wyjdzie. Że się zestresujesz czy coś. Wierzę, że coś mi sklikniesz, lag serwera będzie. To jest to, na co liczę. Na jakieś glitche. Tutaj. Zawsze mogę zrobić. O. Proszę. Nie no, powiedz, że... Nie no, nie zrecoverujesz tego. Dobra, nie zrecoveruję. Co mam tu napisać, bo już nie wiem. No, już nic nie musisz pisać. No jak widzicie tutaj... Tryhardowe... Nie no, nie wierzę, jak bardzo tryhardowo podszedłem do tego filmu. Ale nie no, ej, z drugiej strony dawałeś mi też zagrania, które na szczęście miałeś to, co robi typowy freestyler, czyli dawałeś mi zadania tak trudne, że tobie to nie wyjdzie 100 na 100, mimo że jakbyś dał na przykład jedną z tych rzeczy, taką najbardziej podstawową, to i tak bym tego nie powtórzył. Jakbyś mi dawał jaką część z tego. No ale dobra, żeby nie było, oczywiście, no popisuj, tak każdy widział Horsa. Ale żeby nie było, to oczywiście nie no, cicho, ja pikuję, tutaj? Cicho bądź cicho, ja tu pikuję. No i zobaczcie, takie coś ten ziomek robi normalnie i potrafiłem wygrać Horsa, będąc po prostu bałwanem. I wracając, to oczywiście w opisie będzie link do, no myślę, że zarówno Twitcha, jak i YouTube'a Letho, gdzie możecie zobaczyć, jak on gra, jak nie musimy się pojedynkować z takim pajacem, który rozprasza i w ogóle. Ale naprawdę, jestem zadowolony, jestem dumny z siebie, że kolejny raz Hors wygrany przez to, że jestem bałwanem największym. To jest tak satysfakcjonujące. Podajcie na pewno też kibicować Letho, jak będą jakieś turnieje freestyle'owe. Myślę, że, nie wiem, ty dajesz znać o tym zawsze na socjalach, nie? No, daję, tak. A na jakich szczególnie? Na Discordzie bardziej. No to jak mi ten, w sensie na serwerze twoim. Mhm. No to też myślę, że podlinkuję ten serwer z zaproszeniem, chyba że nie będzie nas wpuszczał. Nie no, wpuszczą, zapraszam, no to będzie wpuszczał. I dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków tego typu, a ja już nie przedłużam. Elo, elo.